9. Twój początek dnia. A w poranku 7:09 kolejny gość, Marceli Zomer, dziennikarz, redaktor Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry. Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie. W dyskusji o naszej kampanii wyborczej nad Wisłą mam wrażenie, nie wiem czy redaktor podzieli to wrażenie, ale umykają nam sprawy czasem ważne i ważniejsze spoza granic naszego kraju i chciałem zapytać o informację, o której napisaliście w dzienniku bodaj 2 dni temu, o odejściu Franza Timmermansa, unijnego komisarza do spraw Zielonego Ładu. Dlaczego ten polityk odszedł z Komisji Europejskiej? Co to oznacza dla samej komisji i dla projektu Zielonego Ładu? No więc odejście Timmermansa też ma w tle wybory, tyle że w Holandii. Frans Timmermans postanowił wziąć w nich udział, stając na czele koalicyjnej listy socjalistów i zielonych i będzie się starał o tekę szefa rządu. Tę decyzję swoją o odejściu ogłosił już miesiąc temu, a w zeszłym tygodniu no, ona się zmaterializowała w postaci przyjęcia przez Ursulę von der Leyen dymisji i powołania na jego miejsce słowackiego komisarza Marosza Szefczowicza. No właśnie, bo wybory w Holandii zostawmy Holenderkom i Holendrom, natomiast zastanawiam się, czy odejście Timmermansa to jakaś zapowiedź głębszej korekty kursu unijnego, jeśli chodzi o walkę ze zmianami klimatu, jeśli chodzi o politykę dotyczącą źródeł energii, bo nie ma co kryć, Timmermans jako komisarz wcześniej też jako wyżej postawiony wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej mocno podnosił te kwestie i mocno lobbował za szybkim tempem zmian. Kluczowe z tego punktu widzenia jest moment w kadencji Komisji Europejskiej. Timmermans tutaj powtarza trochę drogę Donalda Tuska sprzed dekady, tylko odwraca ją niejako, czyli na niespełna rok przed końcem kadencji, przed kolejnymi wyborami europejskimi, wraca do polityki krajowej, odchodzi ze stanowiska. No i ponieważ do tych wyborów europejskich został tylko rok, niecały rok, to fundamentalny zwrot jest na tym etapie bardzo mało prawdopodobny. To nie jest tak, że Timmermans jednoosobowo odpowiadał za agendę Zielonego Ładu. Ona była wspólną agendą całego kolegium komisarzy. Ursula von der Leyen bardzo mocno powiązała też swój polityczny los z tą agendą. To jest jeden z flagowych elementów programu komisji. Poza tym jesteśmy też na etapie, w którym około 90% pakietu Fit for 55, czyli tego pakietu legislacyjnego, który wyraża te nowe, wyższe ambicje Unii Europejskiej w dziedzinie klimatu, pakiet, do którego wchodzą te akty, które budzą największe kontrowersje w Polsce, czyli przepisy dotyczące norm emisyjności dla aut i budynków, czy opłaty za emisję, została już przyjęta. Ostatnie elementy zielonej legislacji są na bardzo zaawansowanym etapie negocjacji i z moich informacji wynika, że nie ma już właściwie w nich poważniejszych kwestii otwartych. Więc nowy komisarz, nowy wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Zielonego Ładu wchodzi raczej jako człowiek, który ma wdrażać już przyjęte zmiany i ewentualnie trochę lepiej je
komunikować, trochę łagodzić napięcia, no bo Frans Timmermans nie tylko w Polsce jest takim politykiem, który budzi kontrowersje, jest politykiem bardzo wyrazistym. Maroš Šefčovič, który go zastąpił, jest pod względem temperamentu zupełnie inną postacią. No i też z punktu widzenia Polski, no wiadomo, że on nie zantagonizował w podobny sposób obozu rządzącego, że utrzymuje całkiem niezłe robocze kontakty z deputowanymi PiS w Europarlamencie, więc w kwestiach takich niuansów tego procesu implementacji nowego prawa, no, wydaje się, że można liczyć na przynajmniej no, otwartość pewną tego komisarza. A co to znaczy, jeśli chodzi o te niuanse? Znaczy, co mamy konkretnie na myśli, mówiąc wprost, niemała część polityków nad Wisłą nie raz i nie dwa przekonuje, czy wręcz straszy, że te kolejne zmiany klepnięte przez Brukselę, jeśli chodzi o Zielony Ład, na przykład dotyczące norm co do budowy domów, czy ich utrzymania później, no będą po prostu nie do udźwignięcia przez zwykłego obywatela nad Wisłą. No, tak jak powiedziałem, no, te przepisy już zostały przyjęte. Polska oczywiście uczestniczyła w tych negocjacjach. Pewne niuanse już na etapie kształtowania przepisów udało się zarezerwować, ale no, nie wystarczyło to do tego, żeby rząd uznał, jakby wziął odpowiedzialność i przyjął te regulacje za swoje. Ostatecznie głosował przeciwko ich przyjęciu. Natomiast byliśmy w tym przeważnie całkowicie osamotnieni w Unii Europejskiej. Teraz w grę wchodzi implementacja, no to oznacza, że będą toczyły się prace nad przepisami wykonawczymi. No, według niektórych dyplomatów jest szansa na to, żeby jeszcze rozmawiać o jakichś derogacjach, no ale tak naprawdę wydaje się, że poważniejsze jakieś zmiany czy odstępstwa od już przyjętych regulacji w tej kadencji komisji są trudne do wyobrażenia. Być może, bo wiele z tych przepisów, które zostały przyjęte w ramach pakietu Fit for 55, będzie wdrażana na przestrzeni wielu lat. Większość z nich wchodzi w życie dopiero w drugiej połowie dekady. Być może po wyborach europejskich przyszłorocznych będzie taki moment, żeby niektóre elementy pakietu ponownie przedyskutować, właśnie poszukać jakichś możliwości odstępstw dla Polski, której sytuacja rzeczywiście różni się zwłaszcza w dziedzinie energetyki od innych państw. Nie ma drugiego państwa w Unii, które miałoby tak emisyjny miks energetyczny, które w tym stopniu byłoby zależne od węgla. To prawda i to rzeczywiście te rozmowy pewnie, jeśli chodzi o implementację konkretnych przepisów, terminy i specyfikę przed nami. Natomiast chciałem zapytać jeszcze o jeden temat, bo ta dyskusja o źródłach energii to nie tylko rozmowy o tempie zmian, chociaż głównie rozmowy o tempie zmian, ale też czytam właśnie w Dzienniku Gazecie Prawnej o tym, że
u naszego zachodniego sąsiada, u Niemców, coraz głośniejsze są głosy, by powrócić do Nord Streamu, by spróbować odbudować ten rurociąg. Zastanawiam się, na ile to są poważne głosy, poważne opinie w debacie publicznej, a na ile jakiś tam margines, na którym nie powinniśmy sobie zaprzątać głowy. No to nie jest ani margines, ani taki postulat, który byłby formułowany oficjalnie, który miałby za sobą polityczne poparcie rządu. Takie głosy się pojawiają w głównym nurcie ze strony istotnych przedstawicieli niemieckiej klasy politycznej, takich jak premier Saksonii Michael Kretschmer z CDU. Takie głosy się pojawiają po stronie biznesu niemieckiego, któremu no mimo tego, czego doświadczyliśmy przez ostatnie dwa lata, permanentnego kryzysu, z jakim mieliśmy w Europie do czynienia w dużej mierze dzięki, w cudzysłowie, za sprawą działań Kremla, im współpraca z Rosją nadal kojarzy się z tanią energią i bezpieczeństwem. Mówię o nawet niemieckim po Buczy, przemyśle. Nawet po tych wszystkich dramatach, które obserwowaliśmy w ostatnich miesiącach? Oczywiście jest inny poziom świadomości dotyczącej przewidywalności Władimira Putina i rządzących na Kremlu, ale w obliczu takiej totalnej niestabilności, z którą mieliśmy do czynienia na rynku energii, no po prostu pojawia się też tęsknota za czasami, kiedy wszystko wydawało się jasne, proste i przewidywalne, i to był jednocześnie w Niemczech czas budowy Nord Streamów i czas kreślenia strategii biznesowych przy takim założeniu, że ten gaz będzie płynąć i będzie stabilizować niemiecki rynek. A jeśli ktoś jest ciekawy szczegółów tych rozmów, jeśli chodzi o Brukselę, jeśli chodzi o Berlin, ale także jeśli chodzi o Warszawę, bo ta transformacja energetyczna to także odejście od węgla nad Wisłą. Mówiliśmy w przeglądzie prasy o tym decyzji Polskiej Grupy Energetycznej o przyspieszeniu odejścia od węgla. No to odsyłamy na stronę Dziennika Gazety Prawnej, i te w papierze, i te w internecie. Tam m.in. Marcel Izomer opisuje te wszystkie sprawy. Dziękuję pięknie, redaktorze, za rozmowę. Dobrego dnia życzę. Dziękuję i wzajemnie. 7:09. Twój początek dnia.